To jeden z najważniejszych świadków Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Marcin P., założyciel piramidy finansowej, przez ponad 5 godzin odpowiadał na pytania komisji. Choć o początkach spółki i źródłach jej finansowania mówić nie chciał. Kiedy zdecydował się pan na stworzenie Amber Gold? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Jakie środki były potrzebne na rozpoczęcie tej działalności i skąd pochodziły te środki? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Członkom komisji nie udało się wydobyć od Marcina P. żadnych nazwisk polityków, które mogłyby rzucić nowe światło na sprawę Amber Gold. A czy to, że odmawia pan informacji na temat kontaktów z politykami, wynika z faktu, że pan się czegoś boi? Czy pan się obawiał o swoje bezpieczeństwo? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Marcin P. brak odpowiedzi tłumaczy toczącym się postępowaniem karnym, choć ta wymowna cisza po pytaniu Marka Suskiego może oznaczać inny powód. Może boi się ujawnienia osób, które podsuwały mu ten pomysł? Komisja od samego początku stawia tezę, że małżeństwo P. nie dałoby rady stworzyć tak potężnej piramidy finansowej. Marcin P. i jego żona musieli mieć wpływowych sprzymierzeńców. Dowodem na to jest między innymi fakt, że Marcin P. znał ruchy ABW. To były przecieki z ABW, ale nie bezpośrednio przez ABW mi dostarczano. Może tak, były to przez osoby trzecie, związane z ABW. W tym także przez niektórych dziennikarzy. Tu pada nazwisko byłego redaktora naczelnego Wprost, Sylwestra Latkowskiego. Ten jednak zaprzecza, że przekazywał Marcinowi P. jakiekolwiek informacje o śledztwie. Wśród pytań komisji padają też te o Michała Tuska. Marcin P. twierdzi, że nie wykorzystywał syna byłego premiera w celach politycznych. A nigdy pan Michał Tusk także nie został przeze mnie wykorzystany w jakichkolwiek sytuacjach politycznych, czyli wpływów u ojca czy innych osób, do których jego ojciec mógł mieć dostęp. Choć uważa, że jednoczesna praca Tuska dla OLT Express i portu lotniczego w Gdańsku była kontrowersyjna. Konflikt interesów był, jeżeli nie prawnie, to na pewno moralnie, ale jedno trzeba zaznaczyć. Pan Tomasz Kloskowski doskonale wiedział, co robi pan Michał Tusk. Tomasz Kloskowski to szef gdańskiego lotniska. To właśnie na atakowaniu urzędników i prokuratury swoje zeznania opierał Marcin P. Jednocześnie próbował przekonać komisję, że chciał biznes trzymać z dala od polityki. W ogóle mi to było bardzo nie na rękę, żeby zatrudniać pana Michała Tuska. Dlaczego? Proszę powiedzieć. Z tego względu, że był to syn premiera. Ja nie chciałam, żeby polityka w ogóle mi się mieszała w działalność biznesową spółek. A to politycy, zwłaszcza lokalni, różnych opcji, mieli zabiegać o względy Amber Gold. Komisja nie do końca wierzy w prawdomówność Marcina P. Miałem dosyć duże wątpliwości co do szczerości niektórych wypowiedzi. Marcin P. na opracowanie własnej wersji miał kilka lat. W jednej kwestii szczerości nie można mu odmówić. Szef Amber Gold nawet nie próbował udawać, że żałuje tego, co zrobił. Ma świadek dzisiaj ekskluzywną życiową szansę, żeby zwrócić coś Polakom. Nie mówię tu o pieniądzach, tylko o prawdzie na temat Amber Gold. Nic Polakom do zwrócenia nie mam, panie pośle. To po pierwsze. Kompletnie nic? Kompletnie nic. Bardzo ciekawe. Jonasz Jasnorzewski, Onet,